Dzień dobry Państwu. Dziś rozmawiamy z panem Grzegorzem Sikorskim, wójtem gminy Harlach. Dzień dobry panie wójcie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym najpierw zacząć zapytać o to słynne już w gminie skrzyżowanie na Babilonie, bo apeluje pan o utworzenie tam tymczasowego ronda na wzór tego w Cieszynie. Natomiast czy to rozwiązanie tej problematycznej sytuacji na tym skrzyżowaniu jest priorytetem, czy może jednak na inne akcenty musicie postawić w dialogu z władzami województwa śląskiego? Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, priorytetów mamy tutaj kilka. W zasadzie, gdy zaczynałem kadencję, mówiłem o trzech ważnych rzeczach. O rondzie na Babilonie, które uspokoiłoby ruch w tym rejonie i spowodowałoby, że to skrzyżowanie będzie bezpieczniejsze. Głośno mówiliśmy o chodniku na ulicy Jastrzębskiej oraz o zatokach autobusowych przez Las Parchów. Z tych trzech rzeczy do tej pory udało się wykonać zatoki autobusowe. Tutaj Urząd Marszałkowski, realizując inwestycje w ulicę Katowicką w Cieszynie, wykonał również zatokę wraz z nową nawierzchnią przez Las Parchów. Co do ulicy Jastrzębskiej, to kilka lat temu gmina opracowała dokumentację techniczną w zakresie budowy chodnika. No jest to bardzo ruchliwa ulica, gdzie jest gęsta zabudowa i również dochodzi tam do różnych niebezpiecznych incydentów drogowych, więc tutaj prowadzimy rozmowy, żeby ten chodnik tam powstał. I takie zapewnienia mamy. Myślę, że gdyby nie pandemia w zeszłym roku, to już budowa tego chodnika by trwała. Natomiast tutaj są zapewnienia, że środki na tę inwestycję mają się pojawić w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o budowę ronda na Babilonie, to tutaj udało się doprowadzić do spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Policji, jak również Urzędu Gminy, no i również byli obecni mieszkańcy. No i dyskutowaliśmy tam nad tym tematem, no i wszyscy byli zgodni, że rondo to jest najwłaściwsze rozwiązanie. Tylko doskonale wiemy, że najpierw trzeba mieć środki finansowe zabezpieczyć, trzeba mieć gotowy projekt, a to wszystko wymaga czasu, bo województwo jest bardzo duże i podobnych potrzeb na pewno w całym województwie jest bardzo wiele podobnych, więc tutaj, żeby tą sytuację załagodzić, żeby od razu poprawić bezpieczeństwo, zaproponowałem rondo czasowe. Rondo czasowe jesteśmy w stanie w miarę szybko zbudować, wprowadzić taki projekt organizacji ruchu, ale w międzyczasie oczekiwałbym, żeby były prowadzone prace projektowe w zakresie budowy właściwego ronda oraz prace związane z zabezpieczeniem odpowiednich środków. To skrzyżowanie, o którym mówimy, to jest skrzyżowanie drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej. I tutaj radni gminni słusznie zauważyli, że należałoby włączyć ten proces w władze powiatowe i to nam się udało. Zaznaczyliśmy, żeby tutaj powiat też brał czynny udział w zakresie tej inwestycji. Oczywiście rozmowy trwają. Mhm. Mówił pan o problemach związanych z pandemią i tym, że część inwestycji musiało być przez nie opóźnione. No i właśnie poprzedni rok zakończyliście z deficytem budżetowym w wysokości około 4 milionów złotych. Jakie są prognozy na przyszły rok? Jakie inwestycje planujecie zrealizować? No i w jaki sposób ten rok, czy sytuacja pandemiczna w tym roku wpłynęła na ten potencjalny przyszłoroczny budżet? Znaczy tak, panie redaktorze, 2020 rok planowaliśmy z deficytem faktycznie, natomiast dzięki podjętym działaniom oszczędnościowym, dzięki wytężonej pracy wielu ludzi udało nam się pozyskać środki zewnętrzne i deficyt zamieniliśmy na nadwyżkę w kwocie ponad 5 milionów złotych. I dzięki tej nadwyżce w bieżącym roku możemy realizować wiele kluczowych inwestycji, czy to infrastrukturalnych,
oraz także infrastrukturowych, czyli kubatorowych, mówimy tutaj o przebudowie szkoły podstawowej w Haszlachu, jak również inwestycji drogowych. Realizujemy inwestycje na ulicy Prostej, Miodowej, Truskawkowej, jak również na ulicy Brzozowej w Pogwizdowie, czy ulicy Polnej w Brzezówce. Na Okoczeniu mamy również wiele inwestycji drogowych w zakresie projektowym. Mówimy tutaj o ulicy Lipowej w Haszlachu, Muroń w Haszlachu, ulicy Zielonej w Zamarskach. Mamy gotową dokumentację na ulicę Szkolną w Zamarskach. Te inwestycje będą realizowane w budżecie w 2022 roku. Mam nadzieję, że na dużą część tych inwestycji drogowych uda nam się jeszcze pozyskać finansowanie zewnętrzne, co no, ułatwiłoby nam ruchy budżetowe w przyszłym roku. Dużo dzieje się też w kontekście współpracy transgranicznej. No choćby jest też, mówił Pan o projektach, jest projekt kładki pieszej w łączącej Haszlach z Karwiną. I, no i widać, że te projekty transgraniczne są zauważane. Odebraliście niedawno nagrodę Przyjazna Gmina 2021. Znaczy tak, gdy rozpoczynałem kadencję, mówiłem, że moim priorytetem jest z jednej strony zwiększenie dochodów bieżących gminy, ponieważ to, jak te dochody rosną, stanowi o jej sile ekonomicznej, czyli wzrost dochodów przy racjonalizacji wydatków bieżących oraz wzrost dochodów majątkowych, czyli wszelakich dotacji unijnych bądź rządowych. I to w zasadzie udało się zrealizować. Jak popatrzymy na sprawozdania finansowe, to przy braku zmian stawek podatkowych w początkowych latach udało się znacznie zwiększyć nasze dochody bieżące, a również dochody majątkowe z różnych dotacji znacząco wzrosły. Nawet rok chyba 2019-2020 był takim rokiem, w którym dochody z różnych dotacji były większe aniżeli podatki od nieruchomości osób fizycznych czy prawnych oraz podatki od czynności cywilnoprawnych. Te dotacje były większe. To myślę, że jest gdzie indziej niespotykane. Tak, i postawiliśmy tutaj dość mocno na współpracę transgraniczną. Jesteśmy gminą przygraniczną i takim naturalnym partnerem właśnie była miasto Karwina jest takim naszym naturalnym partnerem. I tutaj wspólnie właśnie chcemy zrealizować projekt transgraniczny, który ma połączyć nasze gminy kładką. Myślę, że ten projekt ma bardzo wielu zwolenników, nie tylko mieszkańców Pogwizdowa, ale również ościennych gmin. Projekt ten znacząco wpłynie na wzrost atrakcyjności Pogwizdowa i okolicznych miejscowości, jak również takiej rozpoznawalności. Proszę popatrzeć, jak właśnie Dom Przyrodnika, który również ta inwestycja była realizowana ze środków transgranicznych, wpłynęła na rozpoznawalność gminy. Do tej pory, pomimo pandemii, bo trzeba pamiętać, że były miesiące, które wyłączyły ten budynek z użytkowania, do tej pory ten budynek odwiedziło ponad 4000 osób. Dzięki tej inwestycji otrzymaliśmy nagrodę, zajęliśmy drugie miejsce w konkursie na najlepszą przestrzeń województwa śląskiego w głosowaniu internautów. No, przegraliśmy tylko z Żelaznym Szlakiem, no, ale trzeba pamiętać, że Żelazny Szlak to jest inwestycja, która leży w obrębie czterech gmin, Jastrzębia, Zebrzydowic, Godowa oraz Karwiny, więc z taką inwestycją nie wstyd było przegrać. Natomiast to pokazało, że jesteśmy małą gminą, ale dużych wielkich możliwości, więc tutaj ta współpraca przyniosła wiele korzyści, nie tylko wizerunkowych, ale również ta przestrzeń publiczna, którą mamy w gminie, uległa zmianie i to takiej kolosalnej zmianie. Wreszcie centra naszych miejscowości są takimi punktami interakcji międzysąsiedzkiej, gdzie ludzie przychodzą, spotykają się, rozmawiają.
Więc myślę, że ten kierunek działań, który był nakreślony kilka lat temu, był właściwym. I właśnie te działania zostały dostrzeżone nie tylko przez mieszkańców, ale również przez ekspertów, gdzie otrzymaliśmy właśnie tę nagrodę za to pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu zmiany wizerunku naszej gminy. Mówił Pan o żelaznym szlaku rowerowym i z tego, co Pan też pisał, jest projekt, przynajmniej taka koncepcja, żeby troszkę podłączyć pod niego Kończycki Zamek. Tak. Do tej pory, panie redaktorze, z właścicielem pałacu, tak się już śmiejemy, byliśmy po przeciwnych stronach barykady. Doskonale pamiętamy tą sądową batalię o uratowanie tego pałacu przed zniszczeniem. Dzięki tym działaniom, czy od tego czasu, podziało się wiele dobrego wokół pałacu. Powstała, myślę, przemyślana i dobra koncepcja winnicy wkoło pałacu. Teren również zyskał na świeżości takim pozytywnym odbiorze nie tylko mieszkańców, ale również osób przyjeżdżających. Jestem w stałym kontakcie z właścicielem Kończyckiego Pałacu. Zresztą w środę, znaczy w bieżącym miesiącu, zostanie podpisany uroczysty akt stworzenia szlaku cieszyńskiego wina. I właśnie tutaj samorządy powiatu cieszyńskiego będą chciały wspierać, żeby właśnie powstała ta winna odnoga żelaznego szlaku. Pan Marcin, właściciel pałacu, no, był też pod dużym uznaniem, jeżeli chodzi o działania samorządu, w zakresie tych inwestycji, które dokonaliśmy, w zakresie tego, jak one są odbierane przez przyjezdnych, którzy chwalą, jak gmina się zmieniła, natomiast przyjeżdżają i odjeżdżają. A zadaniem pana Marcina będzie, żeby te osoby, które do nas przyjadą, straciły mobilność. Czyli właśnie temu służyć będzie winnica w Kończycach Wielkich. Nie chcę tutaj uchylać więcej tajemnic, bo wiem, jaki jest pomysł na to, ale myślę, że to powinien zakomunikować właściciel Kończyckiego Pałacu. Natomiast te inwestycje, które właśnie zrealizowaliśmy, czy to dom przewodnika, czy ścieżka hrabiny, służy temu, żeby ułatwić działania panu Marcinowi. Ponieważ jeżeli tak się popatrzymy globalnie, to te wszystkie inwestycje spinają się w jedno i jesteśmy w stanie promować gminę jako całość, nie tylko sam samorząd, ale również włączając do tego podmioty prywatne na zasadzie partnerstwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Grzegorz Sikorski, wójt gminy Harzlach. Dziękuję. Dziękuję panu i dziękuję państwu.